Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochane boskie, witajcie kochani nasi goście. Bardzo się cieszę znów na naszą rozmowę, znów czwartek, znów 12, więc zapraszam Was, weźcie sobie kawę, herbatę, a jeżeli jesteście przy jakichś swoich zajęciach, to potowarzyszymy Wam też z radością. Oczywiście na początek tutaj mówię tylko po to, żeby Facebook wysłał powiadomienia, żeby pojawiła się jakaś informacja zwrotna, że nas słyszycie, że nas widzicie, że wszystko jest ok. Ja mam pilnować swoje gardło, więc będę pilnować. Oczywiście spotykamy się w ramach naszego wywiadu Boska dla Boskiej. Zaraz przedstawię naszego wyjątkowego gościa, tylko czekam na pierwszą informację, że widać, że słychać. Widzę, że zaczynają się pojawiać tutaj osoby, które nas widzą, które nas słyszą. Temat jest niesamowicie nośny, rozdarte serca. Myślę, że dotyczy on serc w wielu naszych rodzinach, w wielu naszych środowiskach. Ja na początek, zanim Magdę przedstawię, zaproszę Was do tej ważnej inicjatywy, modlitwa za pogubione nasze koleżanki, przyjaciółki, czyli każdego dnia podejmujemy modlitwę w intencji jednej z koleżanek, która bardzo mocno daje świadectwo przeciwstawiania się życiu, choćby tymi swoimi etykietami, które włącza na Facebooku czy na mediach społecznościowych, więc przystąpmy wszyscy do tej modlitwy. Ja mogę już się pochwalić, że pierwsze deklaracje znikają, więc chwała Panu. Witam Was serdecznie. Napiszcie mi, czy widzicie, czy słyszycie, czy wszystko jest ok. Zapraszam Was też na 22 grudzień na Boski Biznes, taki już bardzo w świątecznym nastroju i będzie na temat od marzenia do spełnienia, więc myślę, że temat też niesamowicie ciekawy. A już Was jest coraz więcej, więc witam serdecznie. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Magdalena Guziak-Nowak. Magda, witam Cię bardzo serdecznie. Witaj Gosiu, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich Boskich. Kochane, oczywiście ja Was pozdrawiam z Dębicy, no zachmurzone, więc za każdym razem jak pojawia się światło, to bardzo się cieszę, takie przebłyskujące słońce, a jak w Krakowie, bo Magda, ty z Krakowa, prawda? Tak, w zasadzie to ja tutaj muszę bronić polskiej wsi, bo my ze wsi na północ od Krakowa, troszkę nam popruszyło śniegiem, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, jakiś lekki minusik, dzieci się cieszą, bo mogą wyjść i ulepić pseudo bałwana, także sympatycznie, sympatycznie. Pozdrawiam z naszej pięknej podkrakowskiej wsi. Super, w takim razie bardzo się cieszymy. Kochani, bardzo Was proszę, pomyślcie o tym ważnym temacie rozdarte serca. O, widzę, że Kasia pisze, Białystok pozdrawia, dzięki Kasiu, mam ufność, że widać, że słychać. Pojawią się pewnie jeszcze zaraz te na naszych grupach messengerowych. I teraz, kochani, pozwólcie najpierw, że przedstawię, kim jest Magda i co robi. Magda przede wszystkim jest, no chyba mogę powiedzieć, córką Boga, żoną, mamą czterech córek, więc jeszcze ma cztery Boże księżniczki, a zawodowo jest dyrektorem do spraw edukacji i sekretarzem zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka. Zajmuje się pozytywną edukacją pro-life, pokazując piękno dziecka w łonie matki, organizuje konkursy dla dzieci, młodzieży, studentów, konferencje, webinary, wydaje materiały również drukowane. Stowarzyszenie, to myślę, że już ja wystarczy tyle na początek. Magda, co najbardziej Cię cieszy może w tej pracy stowarzyszenia? Dopowiedz własnymi słowami, co jeszcze robicie? Ja myślę, że cieszy mnie to, że czasem Pan Bóg daje nam taką radość, żeby zobaczyć bardzo wymierne efekty też tej naszej pracy. To jest ważne takie po ludzku, myślę, że z perspektywy Bożej zupełnie to nie ma, tu nie ma znaczenia, tak? Ktoś inny się, ktoś inny zbiera, ale to jest fajne, fajnie czasem tak się ucieszyć tym efektem swojej pracy. Ja dopowiem może tylko tyle, co jest taką rzeczą jakby dla nas ważną, powiedziałabym nawet fundamentalną, że w naszej działalności mamy takie dwie gałęzi. Pierwsza gałęź to jest ProBerw, czyli taka bardzo właśnie pozytywna edukacja, afirmująca dziecko poczęte, pokazująca jak ono się w łonie matki rozwija, a gdy już się urodzi,
to pro-life, ten pro-life życia codziennego, bardzo konkretna pomoc, do której też czasem jesteśmy wezwani. I my mamy takie głębokie przekonanie, że jedno bez drugiego może nie, że nie może istnieć, ale jest bardzo takie niepełne i chyba czasem też niewiarygodne, więc my staramy się jakby tutaj to łączyć. Czasem organizacjom takim jak nasze zarzuca się, że was interesuje tylko to, żeby się dziecko urodziło. No nie, nas interesuje cały ten system rodzinny, w którym dziecko się urodzi i później żyje przez te kolejne lata, także stąd właśnie też ta pomoc charytatywna, którą się zajmujemy. A widzisz, no więc jednak okazuje się, że nie tak jak większość zarzuca, więc to już jest ważna informacja. Ja tu w międzyczasie jeszcze zerkam, bo chcę, żeby dotarła nasza informacja również do dziewczyn, więc tutaj dlatego sobie pozwalam zaglądać. Magda, ale to już jest kawał historii, bo my się też już chwilę znamy. Powiedz mi, jak to się stało? Jaka jest w ogóle twoja droga, że jesteś w tym miejscu, w tym stowarzyszeniu? Jak tam trafiłaś? A zanim to powiesz, to powiedz mi, jak byłaś małą dziewczynką, taką wiesz, 10, 12, 15 lat, to o czym marzyłaś? Ej, Gosiu, po prostu, ależ mi się sentymentalnie zrobiło. Ja zawsze marzyłam o tym, słuchajcie, że będę nauczycielką języka polskiego w wiejskiej szkole. W wiejskiej szkole. Miałam takie zapędy jak siłaczka, nie, z tych takich czasów pozytywistycznych. Mam bardzo taką wielką miłość do języka, do słowa mówionego, do słowa pisanego. Ale tak się jakoś to moje życie poukładało, że będąc w szkole średniej wygrałam indeks na studia. To był zupełny przypadek, naprawdę. Znaczy tak po ludzku patrząc, nie? Po prostu pani nauczycielka polskiego powiedziała, że a przyszło zgłoszenie do jakiegoś konkursu, no napisz coś, bo dyrektorka każe coś wysłać. No więc coś napisałam, jakiś reportaż przygotowałam, wysłałyśmy. I pamiętam, była taka sytuacja, to już było po maturze. Siedziałam sobie w ogródku w mojej rodzinnej miejscowości, ja pochodzę spod Poznania, przychodzi mój brat i mówi do mnie tak, ej, wiesz co, wygrała jakiś, dzwonili z Warszawy do ciebie. Ja mówię, tak? I co? A nie wiem, wygrałaś jakiś indeks czy coś. I poszedł. No i w tym sposobem znalazłam się na Uniwersytecie Jagiellońskim na dziennikarstwie. Przez chwilę przeżywałam żałobę po filologii polskiej, bo naprawdę jakoś, nie wiem, moje serce w kierunku tej wiejskiej szkoły języka polskiego cały czas tykało. Ale tak to się wszystko poukładało, że teraz właściwie no, jestem czasem trochę taką panią nauczycielką. Na przykład w ostatnim czasie bardzo dużo webinarów dla młodzieży prowadzimy, dla licealistów, spotykamy się z młodzieżą właściwie prawie z całej Polski, więc trochę tego belfra we mnie pozostało. No, a jak się znalazłam w ProLife'ie? Kiedy byliśmy na studiach, z Marcinem poznaliśmy się właśnie tutaj w Krakowie, w kole akademickim Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Przyszedł do nas taki niesamowity człowiek. On się nazywał Antoni Zięba, w tym momencie już świętej pamięci. Był inżynierem, pracował na Krakowskiej Politechnice, na Politechnice Krakowskiej w Wydziale Inżynierii Lądowej. I to jest bardzo niesamowite, bo z tym swoim takim inżynierskim umysłem był absolutnie w 100% oddany tematowi ochrony życia dzieci poczętych. U niego ta historia rozpoczęła się od praktyki inżynierskiej, którą odbywał w Austrii, w Wiedniu. Tam zobaczył taki obraz, który bardzo nim wstrząsnął, mianowicie ciała dzieci poddanych aborcji w jakichś workach na śmieci. Ten wrócił do Polski i mówił, nie no kurczę, coś trzeba z tym zrobić. Antoni Zięba był ojcem tego sukcesu z 93 roku, tej ustawy, tak, o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ja mówię sukcesu, bo wtedy to faktycznie był sukces. To było najlepsze, na co było nas stać. To był niesamowitego w skali całego świata. I my właśnie inżyniera poznaliśmy w Krakowie, on chciał założyć pismo dla studentów, przyszedł do mnie i mówi, a pani będzie redaktorem naczelnym. Ja mówię, nie, absolutnie nie będę żadnym redaktorem. Przecież ja się na tym jeszcze nie znam. Ja byłam wtedy naprawdę takim powiedziałem. Bardzo dobrze, tak córko powiedziałaś, to znaczy, że Pan Bóg da ci łaskę i jakoś to pociągniecie. No i faktycznie przy takiej pracy redakcyjnej, najpierw w Trybach, które przez kilka lat prowadziłam, później też w takim miesięczniku Droga, po drodze miałam taką wielką przygodę, jaką była praca w Przewodniku Katolickim, moja ukochana redakcja, w której 10 lat spędziłam. Tak. I jakoś tak dojrzewałam do tego, żeby jednak swoje umiejętności, wiedzę, swój czas poświęcić na to dzieło ochrony życia, które stawało mi się, myślę, że dzięki współpracy ze świętej pamięci inżynierem, coraz bliskie. No i teraz jestem tu, gdzie jestem. Okej. Okay.
Okej. Okay. No dobra. To znamy już Twoją ścieżkę, wiemy jak to było. Pan Bóg stawia ludzi, stawia sytuacje, więc myślę, że to jest pierwsza ważna lekcja. Obserwujmy, co się dzieje, wykorzystujmy sytuację i dziękujmy za takie anioły, jak Twoja pani, która Cię namówiła do wzięcia udziału w konkursie, tak? No, tak. To jeden anioł. Czasem nam się wydaje, że to taki przymus, prawda, że wkręca mnie, a potem się okazuje, że z tego się robi droga życiowa. Więc tak, pozdrowienia również dla tej pani. I teraz mam pytanie takie. Czy był taki moment, że weszłaś już w te tematy i miałaś wątpliwość, czy dobrze, że poszłaś w to dziennikarstwo i było ci z tym ciężko w jakiś sposób? Ja myślę, że ja miałam takie rozterki przez cały okres moich studiów. Okay. Ja się bardzo często czułam takim człowiekiem w niewłaściwym miejscu. Równocześnie miałam gdzieś cały czas w głowie takie zdanie też wspierające, które od moich rodziców dostawałam. Zawsze możesz wrócić. Zawsze możesz wrócić, zawsze możesz zacząć jakby coś nowego, jeśli to ci się nie podoba. Myślę, że gdyby mi nikt tego nie powiedział, to może ja bym dla przekory nawet jakoś zostawiła te studia. Okay. Ale równocześnie, jakkolwiek te studia wydawały mi się naprawdę jakoś, szczerze mówiąc, mało interesujące, to prowadziłam bardzo bujne takie życie towarzyskie. Towarzyskie, ale też bardzo takie skoncentrowane właśnie wokół takich idei, które stawały mi się coraz bardziej bliskie. Ja jeszcze będąc w liceum byłam prezesem takiego parafialnego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. To jest wspólnota, która działa w całej Polsce i właśnie ma taką strukturę, że przy parafiach są oddziały. I jak ja się dowiedziałam, że wyjeżdżam do Krakowa, to pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było sprawdzenie, czy tu jest właśnie to środowisko. I było. Ja od razu jakby w to środowisko tak wsiąkłam, poznałam tutaj fantastyczne osoby, przyjaciół, z którymi do dzisiaj mamy kontakt, z niektórymi nawet wspólnie pracujemy. No i właściwie trochę to tak było, że z jednej strony jakoś, myślę, że po macoszemu traktowałam te studia i mogłam z nich wycisnąć więcej, tak myślę, tak uczciwie zupełnie. Ale z drugiej strony jakby obok to moje życie toczyło się w naprawdę fantastycznych młodzieżowych inicjatywach, jak chociażby to czasopismo Tryby, które zakładaliśmy. Najpierw tutaj w Krakowie ukazywało się na początku w nakładzie 5000 egzemplarzy na 4 uczelniach, a po 4 latach, kiedy przekazywałam Tryby mojej następczyni, tryby docierały do kilku miast Polski, na kilkanaście wyższych uczelni, więc to był nasz taki fantastyczny sukces, który no dzięki Panu Bogu i też inżynierowi udało nam się osiągnąć. Więc jakoś miałam żałobę po tej chwili polskiej, ale myślę, że generalnie dobrze stało się tak, jak się stało. Magda, kolejna fajna lekcja. Mówisz o zakładaniu gazety dla studentów, nawet dwie lekcje, bo myślę, że pierwsza to jest taka, że to środowisko młodzieży katolickiej było ci bliskie i od razu szukałaś kontynuacji. To teraz cię o to zapytam. A druga, mówisz o tym, że zakładaliście gazetę. I to są moje dwa pytania. Jak to się stało? Jaka jest twoja droga do Pana Boga? Dlaczego szukałaś tego środowiska? No bo młodzież jak idzie na studia, to często... No chcę się wyrwać spod pewnych przyzwyczajeń. Ja powiem tak, myślę, że nie mogę powiedzieć, że ja kiedyś byłam osobą niewierzącą, że byłam ateistką, że przeszłam tutaj jakąś spektakularną przemianę. Nie mam takiej fajnej historii do opowiedzenia. Raczej to było na takiej zasadzie, że wychowałam się w rodzinie katolickiej, która była taką rodziną, powiedziałabym, pewnie bardziej tradycyjną niż stawiającą tutaj faktycznie na żywy kontakt z osobowym Chrystusem. I po prostu to dojrzewało we mnie, No i przyszedł taki moment, kiedy ja powiedziałam tak, ja jakby potwierdzam to, co się stało w czasie Chrztu Świętego. Ja sama wybieram już jako osoba dorosła, że po prostu chcę w tym być. Ale to nie było żadne jakieś olśnienie, jakieś gwałtowne poruszenie, to nie było jakieś zalanie łzami na jakieś adoracji, absolutnie nie, bardziej raczej taka konsekwencja tych poszukiwań, w których też byłam aktywna. Myślę, że to jest ważne, że nawet jeśli mamy te wiarę, ale po prostu, no mówiąc tak otwartym tekstem, nic z nią nie robimy, no to ona jakoś tam, no nie wiem, zwiędnie, uschnie, tak, że tutaj no jednak to zaangażowanie jest potrzebne. Ja miałam taki etap kiedy bardzo potrzebowałam sobie różne rzeczy tak w swojej głowie poukładać tak umysłem, że zaczęło mi przeszkadzać to, że właśnie ja w coś wierzę, ale ja tego nie rozumiem.
I oczywiście ja nadal wielu rzeczy nie rozumiem i pewnie nie zrozumiem do końca życia, ale miałam taki etap bardzo też intelektualnego poszukiwania i to było dla mnie ważne. Też chyba inżynier trochę to we mnie zaszczepił. On mówił, będziesz miłował Pana Boga umysłem, umysłem, nie? I to dla mnie było właśnie takie też istotne i stąd też poszukiwanie tego środowiska od razu w Krakowie, środowiska, o którym wiedziałam, że po prostu będę też tam jakoś zrozumiana, nie? Przyjęta z takimi poglądami, jakie mam, że kurczę, myślę, że łatwiej jednak jest znaleźć przyjaciela tam, gdzie wiemy, że chociaż ten fundament jakoś jest wspólny, nie? Dla mnie to było po prostu ważne. Super, dzięki Ci za te słowa. Myślę, że to może trafić do wielu z nas, że jak chcecie znaleźć przyjaciół, to widzę, ile zawiązało się przyjaźni na bazie wiary, wyznawania tych samych wartości i jak wiele wśród boskich się zawiązało przyjaźni, bo łączą nas wartości, więc to jest ten klucz. Mogę coś dopowiedzieć jeszcze. Ja mam sporo rozmów na przykład z młodymi dziewczynami, nie? Które mówią, są już na takim etapie szukania takiego partnera na całe życie, tego męża, nie jakiegoś tam chłopaka na imprezę. I mówią, no ale no ja nie mogę znaleźć, nie? Oni tylko by się wiecznie bawili, a ja bym chciała, no właśnie, kogo byś chciała? No żeby był zdolny do poświęceń, żeby chciał czas poświęcić właśnie na pomoc, nie wiem, komuś tam innemu, żeby był empatyczny, taki spokojny i w ogóle. Ja mówię, no ale gdzie szukasz tego chłopaka? No nie wiem, no na jakichś dyskotekach i tak dalej. Ja mówię, no nie wiem, no jak chcesz osoby zdolnej do poświęceń, to może iść do schroniska dla psów, nie? Myślę, że może przykład, nie wiem, porównania i przykłady mają to do siebie, że nie zawsze są w 100% adekwatne, ale myślę, że jakby trochę o to chodzi, no po prostu szukajmy też środowisk, w których te osoby, no być może potencjalnie jest większa szansa, że się znajdą. Ja absolutnie nie chcę powiedzieć, że na fajnej imprezie nie można znaleźć fajnej osoby, żeby tutaj to było jasne. Tak, bardzo Ci za to dziękuję, tym bardziej, że właśnie zaraz nagrywam taką krótką prelekcję dla młodzieży, która pracuje w wolontariacie. I myślę, że to jest w ogóle bardzo dobry kierunek, jakikolwiek wolontariat, bo tam są ludzie, którzy coś jeszcze więcej czują i nie zawężają się. Także dzięki Ci za tą jasną uwagę. No dobra, zanim jeszcze dojdziemy też do pana inżyniera, to chciałam się zapytać o to tworzenie gazety. Dlatego, że ja w środowisku chrześcijan, katolików widzę, no ale to się nie da zrobić, ale nie ma pieniędzy. No kto na takie coś wyłoży pieniądze? No nie, no to się nie da zrobić. Jakie są Twoje doświadczenia? Gosia, ale tego się nie dało zrobić. Okej. Tak, my mamy z moim mężem Marcinem taki tekst, który do wielu sytuacji z naszego życia bardzo pasuje, że Pan Bóg się naprawdę wiele razy posłużył naszą ignorancją. My jechaliśmy na takim hura optymizmie, na takim podejściu, jakoś to będzie. Czy to było profesjonalne? Nie. Ale gdyby takiego podejścia nie było, to nie byłoby tego dzieła i nie byłoby wielu innych rzeczy. Gdyby nie było takiego podejścia w nas, to myślę, że nie byłoby też naszego szybkiego ślubu, krótko po naszych zaręczynach, gdzie byliśmy biedni jak myszy kościelne, a tak bardzo po prostu chcieliśmy się pobrać. Okej, dobra, no jakoś to będzie, jakoś to będzie. I ja widzę coś takiego, że kiedy my się decydujemy na ten taki krok, który czasem jest takim krokiem jakby nad przepaścią, ale w takiej ufności go robimy, w takiej ufności, to po prostu jakoś tak Pan Bóg układa te różne rzeczy, no, że faktycznie jakoś jest, że jakoś jest. Jak sobie przypomnę te pierwsze numery trybów, które wydawaliśmy, no to po prostu była faktycznie bardzo zabawna historia. My popełniliśmy na pewno wszystkie możliwe błędy. Na początku finansowo pomagał nam inżynier, to było takie jego dzieło. On właściwie finansował druk. My wszyscy pracowaliśmy jako w 100% wolontariusze. I po pierwsze, z jednej strony to było niesamowite, że tak wiele osób się wokół tego dzieła zjednoczyło, naprawdę poświęcając na to mnóstwo swojego czasu. Po drugie, no my musieliśmy się cały czas uczyć. Tam uczyliśmy się pozyskiwania reklam, tam uczyliśmy się negocjowania cen z drukarnią, tam się uczyliśmy szukania sponsorów. I tak się jakoś to wszystko potoczyło, że przez te kolejne lata właściwie my pozyskaliśmy na druk tego czasopisma, które się w szczytowym okresie, o ile dobrze pamiętam, ukazywało w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy, czyli jak na pismo dla studentów rozdawane za free, to był bardzo dobry wynik w kilku miastach w Polsce. My na ten cel pozyskaliśmy 250 tysięcy złotych. Jak? Wow. Nie. Po prostu Pan Bóg nam dał ludzi, którzy mieli taki gest, nie? I pamiętam taką rozmowę, ja byłam jeszcze taką
no taką studentką, taką trochę zestresowaną, spotykam się tu z panem, o którym ktoś mi powiedział, że jest jakimś deweloperem. I mówię, że mamy takie czasopismo, że szukamy tutaj właśnie jakiegoś wsparcia. I on mówi, dobra, ile potrzebujecie? Ja mówię, nie wiem, powiedzmy 7 tysięcy. Okej, dam wam 5 co miesiąc, nie? I ja mówię do niego, no ale nie wiem, chciałby pan mi jakieś faktury, żebyśmy wysyłali? A on do mnie powiedział, nie, po prostu ja ci ufam. Gdyby nie było zaufania, nie byłoby interesu. I po prostu to było to była dla nas taka naprawdę niesamowita lekcja. Czasem myślę, naprawdę Pan Bóg na takiej naszej ignorancji jedzie, nie? Gdybyśmy my wiedzieli, ile to będzie, jakie będą koszty tego, takie koszty też w naszej rodzinie, bo było tak, że nasze życie było postawione na głowie. Był taki czas, że my poświęcaliśmy 3/4 swojego zaangażowania na taką działalność zupełnie pro bono, a 1/4 na pracę zawodową, więc powiedzmy sobie szczerze, że jak dwoje dzieci, bo dwie córki już wtedy mieliśmy, to już wygląda trochę nieodpowiedzialnie. W pewnym momencie trzeba było tutaj jednak trochę się ogarnąć, że tak powiem, ale myślę, że warto czasem iść nawet po prostu w takie rzeczy, które no wydają się dziwne. Chociaż jak ty jako taki biznesowy coach, plany biznesowe i tak dalej, to pewnie ci się wywraca wszystko w środku, jak słuchasz tutaj teraz. Ale jaki biznes by nie był, to akurat tu jest jedna ważna zasada. Nie ma wiary, nie ma dzieła. I to nie ma znaczenia, czy mówimy o działaniach takich, nie wiem, w ramach chrześcijańskich działań ewangelizacyjnych, czy po prostu w biznesie. Nie ma wiary, nie ma dzieła. Więc no, myślę, że to jest najważniejsza lekcja, którą tu powiedziałaś, że jechaliście na tej ufności, na wierze, na tym przekonaniu, że to jest tak ważne, żebyście się dali za to, no, jak to się mówi, poproić, tak. Dziewczyny, które nas słuchacie, oczywiście tutaj piszcie, skąd nas słuchacie, jakie wam się na tutaj przychodzą myśli i komentarze do tego, o czym mówimy. Możecie też zadawać pytania, to będziemy tutaj Magdę pytać. No i oczywiście piszcie, co wy z wiarą robicie, czym się zajmujecie, w czym pomagacie, bo taki mamy tutaj zwyczaj. Dobrze, właśnie Joasia Matuła pisze, otwartość i ufność w Boży plan przynosi większe niż owoce, niż jesteśmy sobie w stanie to nawet wyobrazić. Więc myślę, że to ważne zdanie. Asia, dziękujemy. Magda, no to idziemy dalej. Jechaliście na mocnych takich, mocnej ufności, na tym młodzieńczym haju, takim bardzo pozytywnym, emocjonalnym, do którego myślę, że nieraz każda z nas tęskni, że człowiek tyle nie wiedział, ale tyle miał wiary. Chciałabym czasem mieć taki ten młodzieńczy haj. Ale wracając do, mieliście mentora i mieliście wsparcie, tak? Czyli Antoni Zięba. Powiedz mi, co najbardziej pamiętasz o tym człowieku, bo to jest na pewno osoba, o której warto mówić, wspominać i jeszcze się od niej uczyć. Tak, zdecydowanie. Myślę, że cały świat jeszcze kiedyś o nim usłyszy, bo to był święty człowiek. Tak powiem. Na naszym profilu na YouTube można też obejrzeć film o inżynierze, który właśnie tak bardzo po ludzku go pokazuje, to do tego też zachęcam. Trudno jest mi jakby powiedzieć o nim w trzech zdaniach, może kilka takich anegdotek opowiem. Jak na przykład, nie wiem, byliśmy krótko po ślubie, wynajmowaliśmy mieszkanie w Krakowie razem jeszcze z dwoma koleżankami, bo oczywiście, jak już powiedziałam, byliśmy biedni jak myszy kościelne i nie było nas stać, żeby sobie wynająć mieszkanie tak samodzielnie. I odwiedził nas na przykład wtedy w tym naszym mieszkaniu, krótko po naszym ślubie, dał nam w prezencie biografię Jana Pawła II i powiedział tak, żebyście się nigdy nie kłócili o dywan. O dywan? Tak, ja z moją Alusią, to żona świętej pamięci inżyniera, pokłóciliśmy się kiedyś o dywan i się do siebie nie odzywaliśmy, bo ona chciała inny dywan do salonu i ja chciałem inny. I żebyście się nigdy po prostu takie pierdoły nie kłócili. Więc to był taki człowiek, który bardzo dobrze też znał takie życie małżeńskie. On był niesamowicie oczytany, po prostu jego nie zapraszano go do żadnych debat telewizyjnych, na żadne spotkania z feministkami, bo on by po prostu każdego zagiął w 5 sekund i wszyscy to bardzo dobrze wiedzieli. On potrafił zacytować bardzo precyzyjnie, nie wiem, Lenina czy Hitlera, którzy, no jak wiemy, to oni mieli te pomysły eugeniczne, tak? Stąd się wzięła ta prenatalna selekcja dzieci. Zresztą niedawno, 18 listopada, mieliśmy bardzo niechlubną
rocznicę, kiedy właśnie została po raz pierwszy w pierwszym państwie na świecie u Lenina zalegalizowana aborcja. No to inżynier potrafił rzucić takim cytatem z Lenina, Hitlera, czy z badań naukowych, z Eurostatu, z Lancetu, z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych, podać ten cytat precyzyjnie, podać nazwisko autora, rok wydania i stronę, na której został opublikowany. Miał taki niesamowicie właśnie analityczny umysł. Dla niego bardzo ważna była ta edukacja pozytywna. To, co ty, Gosiu, na początku powiedziałaś, pozytywny pro-life, afirmacja życia. My nigdy nie pokazujemy z wielu różnych powodów zdjęć dzieci poddanych aborcji. Te wystawy, które gdzieś można w przestrzeni publicznej zobaczyć. Ja rozumiem, że do kogoś to może trafiać, do kogoś nie. Do nas to nie trafia. Inżynier jedyny raz w życiu wysłał zdjęcia dzieci rozczłonkowanych, dzieci po aborcji, wtedy, kiedy była głosowana ta ustawa w 1993 roku i wysłał je w zaklejonych kopertach do posłów, no z taką myślą, że może faktycznie komuś się wydaje, że to jest galaretka, nie? Mm-hmm. I taką jeszcze jedną może rzecz powiem, jak się wchodziło do niego do gabinetu, w którym panował nieustanny bałagan, on miał swoje ulubione żelowe długopisy, które ciągle gdzieś gubił, pełno wszędzie jakichś wycinków prasowych, jakichś wywiadów i tylko on po prostu wiedział, co gdzie ma. Jak się wchodziło do tego jego gabinetu, wisiała taka tabliczka. Na tej tabliczce była taka kartka, tak? Taka kropka. Taka kropka, jaką się stawia cienkim długopisem czy cienkopisem na końcu zdania. I pod spodem było napisane inżynier Antoni Zięba, wierny portret w pierwszym dniu od poczęcia. I myślę, że tyle wystarczy, bo ja bym mogła gadać jeszcze bardzo, bardzo długo. To był człowiek, który naprawdę bardzo kochał każde dziecko i każdą matkę w trudnej ciąży. Jeszcze zanim w ogóle nasze stowarzyszenie powstało i można było tę pomoc charytatywną wypłacać po prostu w ramach jakichś programów, tak, że jakaś faktura, że jakaś darowizna, że to jest jakoś prawnie po prostu ogarnięte, to on rozdawał pieniądze tym mamom, które przychodziły, po prostu z kamizelki, często jakimiś prywatnymi środkami też się dzielił. No i właśnie patrzył tak i na tą mamę, i na to dziecko i to myślę, że było bardzo takie cenne w jego podejściu do tego tematu. Okej, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dobrze, to teraz powiedz mi, co dzisiaj w Waszej działalności jest najtrudniejsze? No bo zderzyliśmy się z najpierw decyzją Trybunału Konstytucyjnego i tu chciałabym, żebyś powiedziała, bo myślę, że są takie myślenie, a wy wszystko wiedzieliście, ukartowaliście, wy się w tym uczestniczycie. Powiedz mi, jak to wygląda z waszej strony, jak wyglądają takie przecięcia się waszych działań z polityką? Mhm. To jest też temat rzeka. Słuchajcie, no więc generalnie my dowiedzieliśmy się o tym, że będzie posiedzenie Trybunału 22 października, wtedy kiedy wy. Po prostu dowiedzieliśmy się o tym z opublikowanej informacji na stronie Trybunału. Napisali o tym dziennikarze, poszło w eter, tak. My jako jedna z największych organizacji tego typu w Polsce nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. Po prostu zostało to teraz wyciągnięte jak królik z kapelusza. Ja nie chciałabym tutaj wchodzić w temat jakichś rozgrywek politycznych i tak dalej, które bardzo nas nie smaczają i jakoś nie mam wielkiej chęci, szczerze mówiąc, żeby to komentować. Powiem jakby tylko tyle, że jeśli ktoś na przykład nam właśnie zarzuca, tak jak to jest bardzo często, co go się powiedziałeś, że a wy wlekliście teraz tę sprawę, jest pandemia, no nie wiem, opamiętajcie się, no czemu teraz, nie mogliście tego zrobić wcześniej, później. My nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Wniosek, który był dyskutowany w Trybunale tego 22 października, to był wniosek, który złożyło w grudniu ubiegłego roku do Trybunału 119 posłów z różnych opcji politycznych. Co ciekawe, ten wniosek był już złożony do Trybunału w roku 2017. Natomiast Trybunał jest w ogóle nie ma tutaj żadnych narzuconych terminów, kiedy on ze swej łaski się tymi wnioskami zajmie. I po prostu jak skończyła się poprzednia kadencja Sejmu, no to ten wniosek przepadł. On został rok temu ponowiony, my bardzo oczywiście cały czas liczyliśmy, że on w końcu będzie procedowany. No i był procedowany 22 października, o czym dowiedzieliśmy się jej już nie pamiętam, to było albo pod koniec września, albo na początku października prawdopodobnie. Mm-hmm.
Czyli no to jest pierwsza rzecz, którą myślę, że każdy z nas powinien wiedzieć, że no to się dzieje, każde to działanie dzieje się swoimi torami. Wy idziecie swoimi torami, polityka i wyciągane sprawy z kapelusza idą swoimi torami. Powiedz mi, Magda, co czułaś, kiedy weszło to na stół w Trybunale Konstytucyjnym, kiedy się o tym dowiedziałaś, mając też świadomość, że jest pandemia, że jest dosyć taki trudny czas społecznie. Znaczy, my się oczywiście bardzo cieszyliśmy z tego, że ten wniosek będzie procedowany i właściwie tak, z jednej strony Trybunał mógł podjąć jakąkolwiek decyzję. Oczywiście sędziowie są niezawiśli, mogą po prostu zdecydować jak chcą. Natomiast myślę, że mogę powiedzieć, że my mieliśmy takie przekonanie, że faktycznie zostanie wydane takie orzeczenie, jakie zostało wydane. Sędziowie powiedzieli, że życie każdego dziecka nienarodzonego, życie każdego człowieka jest wartością chronioną konstytucyjnie i właśnie jako wartość chroniona konstytucyjnie podlega tej ochronie także w fazie prenatalnej. I teraz tak, czy się coś nowego wydarzyło? No nie, nie, to nie było nic nowego. W 1997 roku, kiedy została uchwalona konstytucja, w konstytucji artykuł 38 pojawił się, on nam mówi o tym, że każdy człowiek ma prawo do życia. Okej. Okay. Tam nie jest napisane, że od poczęcia, natomiast pamiętajmy o tym, że konstytucja to jest książeczka, która ma po prostu kilkadziesiąt stron i nie jest możliwe, żeby były tam zawarte wszystkie, nie wiem, no, precyzyjne sytuacje, precyzyjne przepisy. Do tego są ustawy i do tego jest linia orzecznicza. I sędziowie, wydając takie orzeczenie, jakie wydali, podtrzymali już obowiązującą wcześniej, kształtującą się przez właśnie tych 33 lata, kształtującą się przez te 33 lata linię orzeczniczą w sprawie właśnie tego prawa do życia, a w wielu, wielu dokumentach, w wielu orzeczeniach właśnie wcześniej już, tak, pojawiało się takie zdanie, że od poczęcia, więc właściwie można powiedzieć, że tutaj niewiele się wydarzyło i my się z tego oczywiście bardzo cieszyliśmy. Natomiast od samego początku mówiliśmy to, powtarzamy to jak zdarta płyta od lat, publikując co chwilę albo jakieś listy otwarte do wszelkich możliwych osób, od Jarosława Kaczyńskiego po Mateusza Morawieckiego, po Ministerstwa Zdrowia i tak dalej, w których po prostu pojawia się taki apel o to, nie? O proberw, czyli dobre prawo, które pozwoli narodzić się każdemu dziecku, szczególnie temu dziecku choremu, kiedy mówimy o tej aborcji eugenicznej, i o to pro-life. Słuchajcie, w tym momencie jest 245 tysięcy rodzin, polskich rodzin pobiera zasiłek pielęgnacyjny na dziecko, on wynosi 215 zł i 84 grosze miesięcznie. Nie wiem, żeby kupić dziecku jedne jakieś ortezy do rehabilitacji, to jest koszt kilku tysięcy złotych. Godzina pracy rehabilitanta kosztuje 100. W tych rodzinach, nie mówiąc już o kosztach jakiegoś sprzętu medycznego, innego, kosztach specjalnego żywienia, jakiejś suplementacji, która też zwykle jest bardzo droga. W tych rodzinach często żyją też zdrowe dzieci. No, zdarza się tak, że naprawdę rodzice muszą się zastanowić, czy po prostu za te pieniądze, nie wiem, kupić kurtkę na zimę i buty dla zdrowego dziecka, czy właśnie po prostu wezwać tego rehabilitanta na 2 godziny, który z tym dzieckiem poćwiczy. I to są naprawdę bardzo realne problemy polskich rodzin, które no ciągle są nierozwiązane. Myślę, że rodziny wychowujące chore dzieci to jest jedna z najbardziej dyskryminowanych grup społecznych w naszym społeczeństwie. Okej. No więc powiedz, skoro masz tą wielką świadomość, bo się też zajmujecie tą ogromną grupą ludzi z dziećmi niepełnosprawnymi, to czemu, jeżeli możesz tutaj się do tego odnieść, czemu taki kierunek, czemu jakoś tam rząd niekoniecznie wysłuchał tych rodziców, którzy pikietowali, jeżeli chodzi o te zasiłki, a pojawił się ten temat w Trybunale Konstytucyjnym? Znaczy, no to był po prostu dramat, co się wtedy w Sejmie działo. To w ogóle nawet komentować myślę, że to już jest jakoś trudno, to co się tam wtedy wyprawiało. Ja powiem tak, myślę, że droga, sensowna droga, która była wielką szansą PiSu, a oni to po prostu, powiedzmy delikatnie, że tego nie wykorzystali. Sensowną drogą byłoby najpierw faktycznie zorganizowanie potężnej kampanii informacyjnej, potężnej kampanii społecznej, w czasie której no nie będziemy mówić tylko o tym, że trzeba być miłym dla ucznia z niepełnosprawnością, który chodzi z nami do klasy,
Oczywiście to jest bardzo, bardzo potrzebne, ale wielkiej kampanii, która po prostu informowałaby po pierwsze o tym, jak się rozwija dziecko w łonie matki, jakie to dziecko ma prawa, prawa także wynikające z polskiego prawodawstwa, bo takie dziecko spadek można zapisać chociażby. Z drugiej strony takiej kampanii, która bardzo by informowała o tym, w jaki sposób można pomóc mamie, która dostaje bardzo trudną diagnozę prenatalną. Na miłość boską, ilu ludzi w Polsce wie, że jest coś takiego jak hospicjum perinatalne? Ja niedawno spotkałam lekarza ginekologa z Krakowa, który mówi do mnie, że no ale co ja mam zrobić z tymi biednymi matkami? Widzę, że jest dziecko bardzo poważnie obciążone różnymi rzeczami. Nawet nie mam gdzie do psychologa go wysłać. Ich wysłać, tak? Mamy i tego ojca. No ale jak nie ma gdzie wysłać? Przecież w Krakowie jest hospicjum perinatalne. Jak? Gdzie? No słuchajcie, wśród lekarzy czasem po prostu jest taki brak wiedzy, nie? Taki brak wiedzy o tych różnych możliwościach. Mamy do takiego hospicjum się kieruje na podstawie po prostu skierowania. W ramach NFZ-u się to odbywa. Jest to pomoc świadczona bezpłatnie. No tylko trzeba o tym wiedzieć. Tylko trzeba o tym wiedzieć. I myślę, że tak powinno było być, że trzeba było zorganizować pierwszą potężną akcję informacyjną, która poinformowałaby społeczeństwo o tym, no, że to jest człowiek, tak? Że to jest po prostu człowiek, że jego życie się rozpoczęło, że to jest odrębna istota. Po drugie, o tych prawach mam, co można zrobić, jak można pomóc całej tej rodzinie, całemu systemowi rodzinnemu, kiedy jest taka trudna sytuacja. To powinno iść w parze oczywiście z pomocą dla osób niepełnosprawnych, o czym już powiedziałam, i wtedy się dopiero zabierać za jakieś majstrowanie ze zmianami prawnymi. Niestety uważam, że to, że w sobotę po publikacji orzeczenia w telewizji publicznej został emitowany film Nieplanowane, przepraszam bardzo, to jest zdecydowanie za mało. To jest zdecydowanie za mało. No wszyscy dobrze wiemy, że po prostu partia, która rządzi, jest też partią, która mówi, co idzie w telewizji publicznej. Tak było wtedy, kiedy rządziła Platforma, szło w telewizji, to tak było. Teraz jest PiS, idzie w telewizji publicznej to, co mówi PiS. Więc można było tę telewizję wykorzystać dla takiego dobrego celu i przygotować społeczeństwo na to, że taka zmiana ustawodawcza będzie. Tak, no dobrze. Mleko się rozlało. Trybunał Konstytucyjny ogłasza wyrok, który ogłasza. Skąd, Magda, biorą się tak potężne emocje w Polakach i w Polkach? Myślę, że przede wszystkim z tego powodu, że spora część społeczeństwa dała się zmanipulować. Okej, okay. Komu? Po prostu komu? Zmanipulować. Komu? No myślę, że tym, że osobom, które przewodzą w Polsce środowiskom proaborcyjnym. Słuchajcie, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, liderki strajku kobiet, które mówią o tym, że one działają właśnie na rzecz kobiet, że są środowiskiem takim prokobiecym, a równocześnie wpuszczają do internetu całą masę fejków, które te kobiety straszą, no to jest jakby coś dziwnego. Nie wiem, że Trybunał zakazał badań prenatalnych, to jest absolutną bzdurą, że jak kobieta poroni dziecko naturalnie, to będzie musiała iść do więzienia. Kolejna bzdura. Że jak kobiecie umrze dziecko w 6 miesiącu ciąży, to ona do porodu, do 9 miesiąca będzie musiała z tym martwym dzieckiem chodzić. Słuchajcie, takie pytanie mi zadała moja koleżanka, którą poznałam w takiej katolickiej wspólnocie dla mam. Ona mi wysłała maila: Magda, czy to prawda, że jak dziecko obumrze, to kobieta musi 3 miesiące z nim chodzić? Ja mówię, na miłość boską, mówię, co ty tam nie mówisz? Przecież jak dziecko obumarło, to trzeba je natychmiast wyciągnąć z łona matki, bo zaraz matka umrze, tak? Zaraz matka umrze. To mi pokazało, że nawet osoby bardzo inteligentne, wykształcone, dały się tak bardzo zmanipulować. Ja już tu nie mówię o takich hasłach w stylu moje ciało, moja sprawa, co też jest oczywiście z takiego biologicznego punktu widzenia, nie ma żadnego uzasadnienia. Czy że to jest zlepek płód komórek, czy nie wiem, zdania w stylu, jeśli dziecko nie ma mózgu, to można dokonać na nim aborcji, bo skoro nie ma mózgu, a lekarze orzekają o śmierci mózgowej, to na to chodzi. Proszę, przepraszam. Tak, przepraszam, akurat się włączył telefon. Cała masa mitów, które narosły wokół właśnie tych dzieci ciężko chorych, nie, z wadami letalnymi, że bardziej humanitarne jest odebranie życia dziecku, niż po prostu doprowadzenie do tego, żeby to biedne, ciężko chore dziecko się urodziło. Zobaczcie, ta narracja jest naprawdę wewnętrznie sprzeczna. Te środowiska skrajnej lewicy czasem mówią zdeformowany płód. Tu by się należało zapytać, no ale co masz na myśli, mówiąc zdeformowany, że nie ma jednej ręki,
czy musi nie mieć ręki i nogi jednocześnie, czy nie, nosa musi nie mieć, o co ci chodzi, tak, doprecyzuj to. A z drugiej strony czasem potrafią powiedzieć, ale czemu chcesz, żeby to biedne dziecko cierpiało? My prowadzimy takie spotkania dla młodzieży, ale też dla dorosłych, dla doradców życia rodzinnego, dla po prostu dla rodziców, tak, dla nauczycieli, w czasie których omawiamy te najbardziej hot, najbardziej manipulacje, właśnie odwołując się do badań naukowych. Nie wiem, dużo mówimy o odczuwaniu bólu przez dziecko nienarodzone. Mamy bardzo bogatą literaturę na temat właśnie bólu płodu, właściwie z całego świata. I w czasie tych spotkań te mity tak rozkładamy po kawałku, mówiąc, że to nie tak, że tu jest kłamstwo, tu jest przekłamanie, tu jest manipulacja. Myślę, że ta agresja w dużej mierze wzięła się jakby z tego, że jest jakby duże niezrozumienie różnych rzeczy. I może tu kropkę postawię. Okej, dobra. No to ja mam pytanie takie, które się właśnie nasuwa. Skoro z jednej strony mamy siłę państwa i telewizji i możliwość wpływania na miliony Polaków, a z drugiej strony lewicowe środowiska proaborcyjne, to skąd jest taka niesamowita siła tych środowisk? Skąd oni mają na to pieniądze? Jak to się w ogóle dzieje? Bo oczywiście mam tu już w głowie Bernarda Tansona i chcę, żebyś tutaj parę rzeczy też powiedziała, jak to funkcjonuje, bo normalnie przeciętny Polak sobie zadaje pytanie, to tu ludzie społecznym ruchem zrobili takie rzeczy i poszło tyle tysięcy na ulicy, nie mają środków, nie mają nic, a potrafią zrobić, a państwo nie potrafi? To jaka jest prawda? Myślę, że prawda jest taka, że większość osób takich, przepraszam za wyrażenie, zwykłych zjadaczy chleba, które wyszła na ulicę, faktycznie była wolontariuszami w całej tej sprawie. Natomiast my się nie łudźmy, że takie rzeczy się dzieją bez pieniędzy. Takie rzeczy się dzieją z bardzo dużymi pieniędzmi. Raz na jakiś czas... Kto wykłada te pieniądze? Proszę? Kto wykłada te pieniądze? No te pieniądze myślę, że płyną bardzo szerokim strumieniem z zachodu. Są organizacje, które po prostu sponsorują tego typu działania. Ja wczoraj prowadziłam taki webinar pod tytułem Dziecko i mama, dwie ofiary aborcji, w czasie którego jakby pokazywałam perspektywę kobiety, mówiłam o tym, że ona często jest ofiarą nieodpowiedzialnych mężczyzn, 40% z badań niemieckich wiemy, 40% kobiet jako główną przyczynę aborcji podaje to, że ją zostawił partner. Mamy badania naukowe, które mówią, że kobieta, która dokonuje aborcji, częściej jest ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, że 50% kobiet decydujących się na aborcję było ofiarami molestowania seksualnego jako dziewczynki i tak dalej, i tak dalej. I wspominałam też o tym, że kobiety są po prostu ofiarami takiego biznesu aborcyjnego. Ja nie jestem ekonomistą, bardzo tu też muszę uważać na to, co powiem, bo nie chcę mieć zaraz procesu sądowego. Natomiast są organizacje, które raz na jakiś czas publikują informacje o tym, skąd właśnie grupy proaborcyjne są finansowane, między innymi przez fundację Sorosa. To są informacje, które po prostu można wyciągnąć ze zwykłych sprawozdań jakoś z KRS-u, tak, że to nie jest żadna wiedza tajemna. Mhm. I o tym jakby tutaj trzeba wiedzieć, że naprawdę niektórzy wykładają bardzo duże pieniądze na to. Światowy gigant, który ma na swoim koncie najwięcej przeprowadzonych aborcji, organizacja Planned Parenthood, w 2019 roku na kampanie wyborcze promujące kandydatów, którzy są za aborcją, wydała 45 milionów dolarów. No to wiecie, tak? Powiedziała Abby Johnson, no te organizacje non-profit nie oznacza jakby modelu biznesowego, nie? Non-profit oznacza po prostu status społeczny tego typu organizacji, więc jakby o tym tutaj pamiętajmy, że naprawdę tu się nic nie dzieje przypadkiem, tu się nic nie dzieje przypadkiem. To, o czym Gosiu wspomniałaś tutaj, tego Bernarda Natansona, mogę tak o nim parę zdań teraz powiedzieć? Tak, bardzo cię proszę. To był niesamowity człowiek, on już nie żyje, był amerykańskim ginekologiem i położnikiem, ojcem tego pseudosukcesu z lat 70., kiedy wiemy, że w 1973 roku jakby wskutek takiego precedensu sądowego została zalegalizowana aborcja na życzenie w Stanach Zjednoczonych. No i ojcem tego pseudosukcesu był Natanson. I słuchajcie, to było niesamowite, co oni wtedy zrobili, dlatego że w latach 60. społeczeństwo amerykańskie było bardzo pro-life.
I Natanson po swoim nawróceniu, on pod koniec swojego życia był bardzo taki, bardzo był takim gorliwym obrońcą dzieci poczętych, wygłosił takie przemówienie w Irlandii w 1982 roku pod znamiennym tytułem Śmiertelne oszustwo, zaplanowana zagłada, w czasie której zdemaskował taktykę środowisk proaborcyjnych. Powiedział, że to wszystko, co się jakby dzieje na świecie, to nie jest, nie wiem, jakiś przypadek, jakaś spontaniczna akcja, to jest po prostu zaplanowane. I to, o czym on mówił na przykładzie Ameryki, dokładnie dzieje się teraz w Polsce, dokładnie dzieje się w Polsce. Pamiętajmy, że on był bardzo wiarygodny w tym, co mówił, dlatego że on był dyrektorem kliniki aborcyjnej, zarabiał ogromne pieniądze na tym. Przyznał się w swoim życiu do wykonania 75 tysięcy aborcji, w tym aborcji swojego dziecka. I demaskując tę strategię grup proaborcyjnych, on powiedział między innymi o kilku rzeczach. Ja mam tutaj taki dokumencik, to bardzo chętnie zacytuję, żeby nie być gołosłowną. On mówił na przykład tak, że jednym z takich punktów, jedną z takich najbardziej skutecznych taktyk było fałszowanie sondaży. To posłuchajcie. W 1968 roku wiedzieliśmy, że uczciwe przeprowadzenie wśród Amerykanów ankiety na temat przerywania ciąży oznaczałoby dla nas druzgocącą klęskę. Tak jak powiedziałam, społeczeństwo było wtedy bardzo za życie. Zdecydowaliśmy się więc działać inaczej. Posługując się środkami masowego przekazu, tak, czyli tu mamy te media, rozpowszechnialiśmy wyniki przeprowadzonych przez nas rzekomo ankiet, twierdząc, że 50 lub 60% Amerykanów chce legalizacji przerywania ciąży. Była to niezwykle skuteczna taktyka samospełniających się proroctw. Gdyby dostatecznie długo wmawiać amerykańskiej opinii publicznej, że wszyscy są za legalizacją aborcji, większość nabrałaby przekonania o słuszności tego twierdzenia. Niewielu ludzi bowiem lubi należeć do mniejszości. Pamiętacie też takie zdanie, kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą. Jedną z naszych praktyk było także stosowanie odpowiednio sporządzonych dwuznacznych ankiet. Dlatego chciałbym poradzić wszystkim, by byli bardzo nieufni, słysząc lub czytając wyniki ankiet. To jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz pojawia się w przestrzeni publicznej wiele sondaży na temat poparcia dla aborcji. Te sondaże, które były publikowane krótko po 22 października, pokazywały, że to poparcie jest po prostu gigantyczne. Ja nie mówię, że ono jest bardzo duże, także wszyscy Polacy są za ochroną życia. No nie, no nie będziemy tutaj też ściemniać. Natomiast pamiętajcie, że zawsze trzeba sobie kilka pytań zadać, nie? Kto ten sondaż zlecił, kto za niego zapłacił, jaka instytucja go przeprowadziła i jak precyzyjnie brzmiało pytanie, bo pytanie może sugerować odpowiedź. Kolejną taką taktyką, po którą sięgał Natanson, było fałszowanie danych szacunków na temat wielkości tak zwanego podziemia aborcyjnego. On mówi tak, wiedzieliśmy również, że jeśli dostatecznie udramatyzujemy sytuację, wzbudzimy dość sympatii, aby sprzedać nasz program legalizacji sztucznych poronień. Dlatego sfałszowaliśmy dane na temat nielegalnych zabiegów przerywania ciąży wykonywanych każdego roku w USA. Mass mediom i opinii publicznej przekazywaliśmy informację, że rocznie przeprowadza się w Stanach około 1 000 000 aborcji, chociaż naprawdę wiedzieliśmy, że jest ich 100 tysięcy. Ten argument nie był jakoś bardzo często sięgany, środowiska feministyczne w Polsce jakoś bardzo często po niego nie sięgają, chociaż też czasem się pojawia. Natomiast to była taka hot kwestia w tym roku 1993 roku, kiedy ustawa była głosowana. Tam po prostu w kosmos były jakieś szacunki podawane, że ile to kobiet będzie się poddawało aborcji w podziemiu. Natanson mówił też o tym, że po prostu manipulowali mediami, oczywiście wsadzali tam swoich ludzi, że kłamali na temat początku życia człowieka. On mówi tak, że przecież wszyscy wiedzą, że życie się zaczyna od poczęcia. Ale my kłamaliśmy w literaturze naukowej. Jak ktoś nas pytał w wywiadzie, to nie odpowiadaliśmy na to pytanie, kręciliśmy, po prostu robiliśmy wszystko, żeby tylko tego nie powiedzieć, nie? I jeszcze jedna rzecz, tak zwana karta katolicka, to jest mega ciekawa rzecz, która też nam pokazuje, jakby dlaczego jest teraz taki wściekły atak na Kościół i jakby uzasadnia nam to zdania w stylu nikt tak nie zrobił takiej krzywdy polskim kobietom jak pan Gondecki. To posłuchajcie jeszcze ostatniego cytatu. Najważniejszą i najskuteczniejszą z taktyk, które stosowaliśmy podczas naszej działalności w latach 68-73, była tak zwana karta katolicka. Unikaliśmy jednak tego, aby wszystkich katolików traktować jednakowo. Okay. Zdawaliśmy sobie sprawę, że taka postawa poważnie by nam zaszkodziła. Potrzebowaliśmy pewnego wsparcia ze strony tych, których nazywaliśmy oświeconymi katolikami. Zobaczcie, no przecież dokładnie to samo dzieje się teraz.
Zamiast tego posługiwaliśmy się zbiorowym pojęciem hierarchii kościelnej, wystarczająco niejasnym, by przekonać wszystkich liberalnych intelektualistów, przeciwników wojny i środki masowego przekazu, że to właśnie Kościół winien jest powstaniu oporu przeciw legalizacji aborcji. On mówi dalej jeszcze, już może nie będę czytać coś takiego, że bardzo wiedzieliśmy o tym, że jest bardzo dużo grup niekatolickich, które są przeciwko aborcji, tak? Ateiści przeciwni aborcji, jakieś kościoły baptystyczne, zielonoświątkowcy. My to wiedzieliśmy, natomiast robiliśmy wszystko. Nigdy jednak nie dopuściliśmy do tego, by opublikowano ich listę i zapobiegaliśmy pojawieniu się przypuszczenia, że może istnieć inna opozycja niż katolicka. Dokładnie to się dzieje w Polsce, tak wmawia się nam, że przeciwko aborcji jest tylko Kościół. To ma bardzo konkretny sens. Mianowicie chodzi o stworzenie takiego przekonania, że temat obrony życia jest kwestią religijną, a zupełnie inaczej. No, mnie jak pierwszy raz zwróciłaś mi na to uwagę w naszej prywatnej rozmowie, to po prostu zszokowało, jak powtarza się, jak kalka, scenariusz, tak? Nawet wspomniałaś o tym liście zwykłych księży, jak to wszystko jest podsterowane, podkręcone i takie rzeczy się dzieją. Magda, no myślę, że argumentów jest bardzo dużo, myślę, że każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę, jak tak ma odwagę usiąść i o tym pomyśleć. Więc ja, dziewczyny, oczywiście zapraszam was do tej głębokiej modlitwy, bo ja wychodzę z takiego założenia, że no cóż, jeżeli ktoś z nami nie chce rozmawiać na argumenty, na logicznie, no to, a grają tylko emocje, no to nie ma sensu ta rozmowa, bo to nie o to chodzi. Więc jak ktoś z nami nie chce posłuchać o Panu Bogu, to ja Panu Bogu opowiadam o tej osobie, tak? I to jest moja autentyczna praca, zaangażowanie i działanie, które mogę podjąć. Magda, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje. Na razie tu nie mam żadnych pytań ze strony dziewczyn, więc zadam Tobie pytanie, ponieważ grudzień jest dla nas takim tematem marzeń. Powiedz mi, no właśnie, jakie masz marzenia najpierw odnośnie Twojej pracy zawodowej? Tego, czego bronisz, w co wierzysz? Ja chciałabym, żeby każda mama, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, miała wsparcie. Jeszcze powiem króciutko, dasz mi 2 minutki jeszcze na odpowiedź? Tak. Słuchajcie, jest taki profesor w Warszawie, nazywa się Tomasz Dangel. On razem ze swoją żoną założył hospicjum perinatalne. To jest takie miejsce, gdzie mama jest w trudnej sytuacji, kiedy wiemy, że dzieciątko urodzi się chore, obciążone, że może umrze jeszcze w łonie matki. Taka mama, taki tata, oni są otoczeni bardzo taką szeroką opieką, także dzieci na przykład urodzone, które już mają, tak, a też wiadomo, że cierpią w tego typu okolicznościach. On powiedział coś takiego, że 4 na 5 kobiet, które do nas przychodzi, rodzi swoje dziecko. 4 na 5 kobiet, które ma bardzo właśnie trudną diagnozę prenatalną dla tego dziecka. Czy my je namawiamy? Nie. My im tylko pokazujemy 2 drogi. Że możesz dokonać aborcji i to będzie wyglądało tak i tak, a możesz też urodzić dziecko i to będzie wyglądało tak i tak. I jeśli się na to zdecydujesz, to my ci damy psychologa, psychiatrę, ginekologa, neonatologa. To będzie tak i tak wyglądało. I słuchajcie, jeśli kobieta ma tę perspektywę, tak, widzi jakby te 2 opcje, to profesor mówi, że 4 na 5 kobiet zdecyduje się dziecko urodzić. I mówi dalej coś takiego, że jeśli kobieta trafia do jakiegoś miejsca, w którym jakby tej drugiej opcji nie dostanie, słyszę tylko aborcja, uszkodzony płód, musi się pani pospieszyć, mało czasu, no ale o co chodzi, za rok przecież znowu może pani zajdzie w ciążę, może wtedy będzie zdrowe, to wtedy urodzi dziecko tylko 1 na 4 kobiety, 1 na 4. I co to pokazuje? To pokazuje, że to hasło, które jest teraz na sztandarach, wybór, nie zakaz, to tak naprawdę w ogóle nie ma żadnego zaczepienia nawet w tej rzeczywistości, która teraz jest, tak, bo większość polskich kobiet nie ma żadnego wyboru. Żadnego wyboru. Moja serdeczna koleżanka, której córka zmarła krótko po urodzeniu, bardzo też wierząca osoba, która mówiła, że ona przecież nigdy by się nie zdecydowała na aborcję, kiedy dostała bardzo trudną diagnozę prenatalną dla niej, naprawdę uwierzyła, że aborcja jest jedynym wyjściem. Bo po prostu lekarze byli tak nachalni, żeby oni z tego rozwiązania skorzystali. Dopiero parę dni minęło, emocje opadły, zaczęli szukać dalej. Okazało się właśnie, że jest takie hospicjum perinatalne.
I ja po prostu marzę o tym, żeby faktycznie każda mama w trudnej sytuacji mogła do takiego miejsca pójść, żeby była zaopiekowana z każdej możliwej strony, bo troszcząc się o mamy, my troszczymy się też o to dziecko. Takim moim wielkim marzeniem jest też taka organiczna praca w tej edukacji pozytywnej wśród naszego takiego młodego pokolenia. Mamy naprawdę tak fantastyczną młodzież. W czasie spotkań, które odbywam właśnie z licealistami, ale też z uczniami tych ostatnich klas szkoły podstawowej, widać naprawdę taką bardzo dużą potrzebę dokształcania się w tych tematach. To jest dla mnie też taką wielką, wielką radością i chciałabym, żebyśmy mogli też tutaj na większą skalę te działania edukacyjne podejmować. Magda, powiedziałaś o bardzo ważnych rzeczach, dziewczyny też tu reagują, bo myślę, że potrzebujemy, abyś nam podała linki do tych hospicjów, tak, perinatalnych. Myślę, że to jest ważna informacja, którą też tu zamieścimy. Wiadomo, że boskie są za życiem, Asia tutaj tworzy hashtag nowy, boska za życiem, więc będziemy się tym dzielić, ale myślę, że to jest bardzo ważna informacja, że jest to wsparcie, że to nieprawda, że aborcja jest w ogóle jakimkolwiek właściwym wyjściem. No dobra, to zapytałam Cię o te marzenia. Podamy oczywiście zaraz numer, znaczy namiar na Was, linki to będą pod filmikiem. Można, rozumiem, że potrzebujecie wsparcia jako stowarzyszenie do tych działań. Tak, my jesteśmy organizacją non-profit i w przypadku, jakby w odróżnieniu na przykład do Planned Parenthood i innych klinik, o których Abby Johnson mówiła, że to oznacza tylko status jakby tutaj w prawie, a nie status podatkowy, to u nas to oznacza status podatkowy, także nie utrzymujemy się z żadnych jakichś, nie wiem, subwencji, co jest oczywiście dla nas bardzo trudne i jest trudne, bo po prostu tych środków nie mamy jakoś bardzo dużo. Natomiast jest dla nas o tyle ważne, że faktycznie my możemy mówić po prostu, co chcemy. Tak, to znaczy, no nie jesteśmy tutaj ograniczeni, nikt nam jakiejś autocenzury, sami sobie autocenzury nie musimy nakładać i nikt też nie cenzuruje tego, co mówimy. Teraz prowadzimy taką akcję już od kilkunastu lat, przed świętami Wielkiej Nocy i przed świętami Bożego Narodzenia, rozprowadzamy takie cegiełki. U nas to są komplety 5 kartek świątecznych, bardzo ładnie wydanych, to są zawsze kartki przedstawiające takie obrazy, malarstwo ze sztuki. Mam w tym roku w tym komplecie faworyta, to jest piękna kartka jak ze świętym Józefem, który trzyma dzieciątko. One są w cenie 17 zł, oczywiście każda większa ofiara też jest mile widziana i zbieramy w tym momencie na to, żeby 15 kolejnych rodzin wychowujących dzieciaki z różnego rodzaju niepełnosprawnościami objąć naszą pomocą charytatywną. Taka rodzina może u nas w ramach Funduszu Dziecka Chorego otrzymać wsparcie w wysokości 5000 zł, ono jest rozłożone na 10 miesięcy, no i dla 15 rodzin potrzebujemy tych 1075. No i mamy takie, może nie naiwne, a może trochę naiwne marzenie, że uda nam się trochę tych środków zebrać, bo faktycznie cały czas mnóstwo rodzin się zgłasza z prośbą o dołączenie do tych programów, a my bardzo chętnie to robimy, no pod warunkiem, że sami mamy. Także gdyby któraś z Was miała chęć wesprzeć nas, właściwie nie nas, tylko te rodziny, to ja w ich imieniu bardzo Wam serdecznie dziękuję. Na naszej stronie internetowej po wejściu, na głównej stronie jest taki baner, przez który można sobie kartki zamówić. Okej, czy jest jeszcze jakaś inna forma, którą można Was wesprzeć, oprócz finansowej? Wiesz, bo warto, żeby dziewczyny boskie to usłyszały. Jasne. Na pewno można się za nas pomodlić i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i bardzo zawsze... O to prosimy od razu, o modlitwę. Tak, gesty sympatii i solidarności z nami dziękujemy. Można też być po prostu takim promotorem dobrych treści w internecie. Zachęcam do tego, żeby polajkować mój fanpage, na którym jest, myślę, dużo takiej naprawdę merytorycznej, spokojnej, rzeczowej, bez zbędnych emocji wiedzy, czy fanpage naszego stowarzyszenia, od czasu do czasu coś można udostępnić, to też jakby niesie te dobre treści, niesie te dobre treści dalej. I miałam jeszcze jakąś myśl złotą, która mi wypadła. No to może za chwilę wróci. Magda, twoje prywatne marzenie. Co ci się marzy, jeśli możesz się podzielić? Co mi się marzy? Wiecie co, marzy mi się trochę więcej czasu, który mogłabym spędzać z moją rodziną, z moimi bliskimi. Ciągle jesteśmy w takim jakby rozerwaniu, tak, że
Wiem, że kiedy jest się mamą pracującą, to trudno mieć 100% we wszystkich dziedzinach, że zawsze, zawsze każda z tych obszarów i praca zawodowa nie będzie super na 100%, bo są dzieci i dzieci nie będą super na 100%, ale myślę, że chciałabym się nauczyć tutaj jeszcze taką większą równowagę łapać. Nie mam w ogóle takich marzeń materialnych, nie mam. Odkąd się przeprowadziliśmy do domu, który też z Bożą pomocą udało nam się postawić, to tak sobie postanowiliśmy z mężem, że nie będziemy mieć żadnych innych marzeń takich materialnych. Po prostu nie chcemy na nic zbierać. I to jest naprawdę takie super. To jest naprawdę takie super, tym bardziej, że wiemy, że naprawdę są ludzie, którzy mają bardzo duże potrzeby, bardzo duże potrzeby. Zdrowie by nam się przydało, tak? Amen. A teraz już tematy. Okej. Okay. Kochani, więc bardzo prosimy o modlitwę. Jak przyjdą Ci jeszcze jakieś pomysły, w których boskie Cię mogą wspomagać, to oczywiście też prosimy o takie informacje. Jeżeli chcecie poznać Magdę osobiście, no to oczywiście zapraszamy na Boski Biznes. Najbliższa edycja będzie 22 grudnia i to już będzie taka bardzo świąteczna edycja, właśnie powiązana z marzeniami i z dobrymi życzeniami, więc spotykamy się jak najbardziej. Myślę, że przyjdzie też czas takich spotkań osobistych i wtedy już będzie też można się spotkać po prostu osobiście. Magda, bardzo... Mogę na koniec jeszcze króciuteńkie ogłoszenie? Tak. Słuchajcie, organizujemy takie otwarte webinary, w czasie których właśnie z różnymi treściami się dzielimy i w przyszłym tygodniu, w środę, myślę, że będzie bardzo fajne wydarzenie, krótsze niż te dotychczasowe moje wykłady. Będzie takie spotkanie pod tytułem Pełnia życia, rozwój dziecka przed narodzeniem i bardzo zachęcamy do udziału nie tylko dorosłych, ale także dzieci mniej więcej od 10 roku życia. Będzie mega pozytywnie, będziemy pokazywać właśnie od kiedy linie papilarne, różne modele, trochę jakichś animacji, więc jeśli macie dzieciaki, które miałyby chęć zamienić dobranockę na taki przekaz, to bardzo Was zachęcamy. Myślę, że na adwent, na oczekiwanie na narodzenie Pana Jezusa, to może być fajne wydarzenie. Magda, powiedz, gdzie to możemy oglądać? Najlepiej byłoby wejść na stronkę naszego stowarzyszenia pro-live.pl/webinary. Mm-hmm. I tam już w tym momencie jest utworzone wydarzenie, trzeba wcisnąć odpowiedni przycisk, podać swojego maila i dostaniecie wtedy link do pokoju webinarowego. Super. W takim razie te linki jeszcze oczywiście zaraz tutaj udostępnimy, żeby były w komentarzach. Magda, bardzo Ci dziękuję. No i kończąc, pytanie moje, a o Twoje słowa mi chodzi. Jakie masz na koniec przesłanie do polskich kobiet? Myślę, że mam takie przesłanie. Jakby w tym chętnie bym się nie odnosiła do aborcji. Ale skoro jakby o tym rozmawiałyśmy i ten temat ostatnio tak bardzo żyje, to chciałabym powiedzieć, że po prostu naprawdę stać nas na coś więcej, że jesteśmy warte lepszego rozwiązania niż aborcja. Jesteśmy warte tego, żeby wtedy, kiedy jest trudna sytuacja, ktoś naprawdę faktycznie, a nie tylko pozornie się nami zaopiekował. I tego Wam życzę, żebyście w każdej trudnej sytuacji, jaka będzie Waszym udziałem, czy też moim, no po prostu takie jest życie, czasem trudne sytuacje się zdarzają, żebyśmy czuły zawsze, zawsze, że po prostu dostałyśmy coś najlepszego, na co nas stać, najlepszą pomoc, jakiej po prostu można było nam udzielić. Dziękuję Ci bardzo, kochane dziewczyny, ja też życzę nam wszystkim, polskim kobietom i kobietom na całym świecie, żebyśmy naprawdę miały wybór, żeby to był wybór wypływający z miłości, troski, żebyśmy miały to szczęście trafiać na takich ludzi, którzy podadzą rękę zawsze, a my myślę, że bądźmy takie, boskie oczywiście są za życiem, bronimy tego życia, modlimy się o to życie, no i niech to życie rzeczywiście w nas pod każdym względem rozkwita. Magda, dziękuję Ci pięknie za dzisiejsze spotkanie. Dziewczyny, pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli chcecie jakieś pytania zadać, bardzo konkretne czy trudne Magdzie, no to piszcie jeszcze, myślę, że będzie czas na to nawet, żeby w komentarzach jeszcze na nie odpowiedzieć. Tym bardziej, że wiem, że wiele z Was będzie oglądało to trochę w późniejszych godzinach. Dziękujemy, pozdrawiamy Was serdecznie. No i co? I życzymy już też cudownych, pełnych miłości, pełnych spokoju, świąt Bożego Narodzenia i umiejętności znalezienia mimo wszystko w tych czasach, które są, tego, co jest piękne. Ja też Wam bardzo dziękuję za uwagę.
Szczególnie Tobie, Gosiu, za zaproszenie. Bardzo było mi miło. Dzięki. Trzymajcie się boskie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pa! Do zobaczenia. Do zobaczenia.